1 lipca przypada liturgiczne wspomnienie świętego Ottona z Bambergu, biskupa. Dokumenty o świętym Ottonie są bardzo bliskie czasom jego działalności, a przez to wiarygodne. Pierwszy żywot świętego Ottona został spisany kilkanaście lat po jego śmierci, a dwa kolejne niedługo później. Otton urodził się około roku 1060 w Szwabii, w rodzinie szlacheckiej. Do Polski przybył jako kleryk w orszaku opata Henryka z Würzburga, który został później arcybiskupem gnieźnieńskim. W Polsce Otton przebywał dłuższy czas, zapoznał się tutaj dobrze z językiem i miejscowymi obyczajami. Prowadził szkołę w Gnieźnie. W młodym wieku był kapelanem na dworze księcia Władysława Hermana. Przybył tam, aby pertraktować w sprawie małżeństwa księcia polskiego z Judytą Salijską, siostrą cesarza Henryka IV. Był już wtedy kapłanem i wpływową osobą. Został też później kapelanem księżnej. Po pewnym czasie powrócił jednak do Niemiec. Został tam kanclerzem Henryka IV. Cesarz powierzył mu wykończenie katedry Najświętszej Marii Panny w Spirze. W grudniu 1102 roku Otton został mianowany biskupem Bambergu. 1 lutego 1103 roku, mimo ciężkiej zimy, Otton wszedł do swego miasta boso i w szacie pokutnej, co wywarło duże wrażenie na wiernych. Musiał się wyróżniać spośród biskupów niemieckich dużym talentem i zmysłem politycznym, skoro jemu właśnie powierzono bardzo delikatną misję pojednania między Henrykiem IV a papieżem Paschalisem II. Dla zatwierdzenia swojej nominacji Otton udał się do Włoch, gdzie z rąk papieża otrzymał sakrę biskupią. Na Sejmie Niemieckim w Würzburgu Otton został ponownie delegowany do Rzymu dla załatwienia spornych spraw między Henrykiem V a papieżem Kalikstem II. W dużej mierze także zasługą Ottona było doprowadzenie do tzw. Konkordatu Wormackiego w roku 1122. Na jego mocy cesarz zrzekł się inwestytury przez wręczanie oznak władzy biskupiej, pierścienia i pastorału, a kościołowi zostawił wolny wybór. Jednak w Niemczech wybór biskupa miał się odtąd odbywać w obecności cesarza. Biskupi elekci mieli w Niemczech otrzymywać regalia w postaci berła przed konsekracją, poza Niemcami w cesarstwie wkrótce po konsekracji. Jako biskup Otton okazał się dobrym organizatorem diecezji. Zachował jedność z papieżem w czasie jego sporu z cesarzem. Czuwał nad wolnością kościoła w swojej diecezji. Troszczył się o reformę kleru i o karność w klasztorach. Założył tak wiele nowych fundacji, że zasłużył sobie na przydomek ojca zakonników. Założył bowiem 15 dużych i 6 mniejszych klasztorów. Popierał gorliwie i wspierał cystersów i norbertanów. Jednak największym jego dziełem było nawrócenie Pomorza. W porozumieniu ze Stolicą Apostolską na zaproszenie władcy polskiego, Bolesława Krzywoustego, Otton przybył do Polski wraz z 20 kapłanami. Do pomocy wziął także ludzi świeckich. Właśnie wtedy Bolesław Krzywousty pokonał księcia Pomorzan, Warcisława, i rozciągnął swoje panowanie po Bałtyk, Szczecin i Wyspę Wolin. W układach pokojowych uzyskał od księcia zobowiązanie, że przyjmie on wraz ze swoim narodem chrześcijaństwo. Bolesław najpierw wysłał na Pomorze Bernarda Hiszpana. Jego misja zakończyła się jednak fiaskiem. Książę zaprosił zatem biskupa Ottona, którego znał dobrze z lat młodzieńczych. Otton w roku 1124 przybył zatem do Gniezna, aby nawiedzić grób świętego Wojciecha. Powitał go uroczyście jako przedstawiciela papieża, metropolita gnieźnieński, z duchowieństwem i ludem. Świętego Wojciecha obrano za patrona wyprawy. Pobyt Ottona w Gnieźnie trwał 3 tygodnie. Bolesław ze swojej strony zaopatrzył go w odpowiednią świtę wojskową, 60 rycerzy, pod wodzą kasztelana Pawła z Sanoka oraz w konieczne środki misyjne. Pod koniec maja 1124 roku Otton wyruszył na Pomorze. Szli przez ujście do Starogardu, gdzie nastąpiło spotkanie z księciem Szczecina, Warcisławem. Przybył on na spotkanie ze swoją małżonką. Przyjął chrzest wraz ze swoim bratem Raciborem i możnymi.
Tym razem ludność pomorska, zachęcona przez Bolesława przyrzeczeniem ulg w daninach, okazała się swobodniejsza do przyjęcia chrześcijaństwa. Misja Ottona trwała 8 miesięcy. W lutym 1125 roku powrócił odtąd przez Uznam, Wolin, Kamień, Kłodno, Kołobrzeg, Białogard i Ujście do Gniezna, aby omówić wyniki wyprawy, ocenić je, obmyśleć dalsze plany i przedstawić Bolesławowi konkretne życzenia pomorzan. Teraz mógł powrócić do swojej diecezji, witany tam triumfalnie jako apostoł Pomorza. W ciągu tych 8 miesięcy ochrzcił 22 tysiące pomorzan. Otton zmarł w opinii świętości w Bambergu 30 czerwca 1139 roku. Pochowano go w opactwie na górze świętego Michała pod Bambergiem. 50 lat potem, w roku 1189, kanonizował go papież Klemens III. Książę Pomorza, Bogusław I, syn Warcisława, złożył znaczną ofiarę wdzięczności na świecę na grób świętego biskupa Ottona. Był to piękny symbol wdzięczności za światło Ewangelii, jakie przyniósł na Pomorze święty Otton. Święty Otton jest patronem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i całego Pomorza. W ikonografii święty Otton przedstawiany jest w stroju biskupa, czasami także posiada paliusz. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, święty Otto biskup doprowadził pomorzan do prawdziwej wiary i udzielił im sakramentów zbawienia. Pomóż nam swoją łaską, abyśmy zachowali dar wiary, którego nam udzieliłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.